Oblicz wartość kosinusa 105 stopni. Wykorzystamy tutaj wzór na kosinus sumy kątów. Rozbijemy 105 stopni na 60 stopni plus 45 stopni. Wzór na kosinus sumy dwóch kątów prezentuje się następująco. Jest to kosinus alfa razy kosinus beta minus sinus alfa razy sinus beta. Za naszą alfę będziemy podstawiać 60 stopni, a pod betę 45 stopni. Dostaniemy kosinus 60 stopni razy kosinus bety, czyli kosinus 45 stopni, minus sinus alfa, czyli sinus 60 stopni, razy sinus beta, czyli sinus 45 stopni. Teraz zaglądamy do tabelki. Będziemy wpisywać wartości odpowiednich funkcji trygonometrycznych. Kosinus 60 stopni to jest 1 druga. Kosinus 45 stopni to jest pierwiastek z 2 przez 2. Sinus 60 stopni pierwiastek z 3 przez 2. I sinus 45 stopni pierwiastek z 2 przez 2. Mnożymy ułamki. Licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. 1 razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 2, 2 razy 2, 4. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 2, ponieważ mnożymy pierwiastki tego samego stopnia, możemy je wymnożyć pod wspólnym pierwiastkiem. Dostaniemy pierwiastek z 6 i 2 razy 2 daje nam 4. Teraz już wystarczy dodać ułamki. Mamy już wspólny mianownik, więc możemy go przepisać. A liczniki odejmujemy, czyli mamy pierwiastek z 2 minus pierwiastek z 6.